Jak co roku w Żeliszczewie na scenie Wiejskiego Domu Kultury odbył się przegląd kolędniczych zespołów artystycznych. Zespołów kolędniczych w naszej gminie odbył się w roku 1983, a było to w Strzelnie. Wtedy przegląd miał charakter wojewódzki, ponieważ tam został piękny, wyremontowany piękny Dom Kultury, a Gdańsk zauważył to, no i właśnie z całego województwa. I my jakby datujemy właśnie ten pierwszy przegląd z 1983 roku. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. Przegląd kolędniczych zespołów to doskonała okazja do tego, by pielęgnować tradycje związane z okresem bożonarodzeniowym, a także szansa dla artystów na zaprezentowanie się szerszej publiczności. Spośród 6 grup z gminy Puck zwycięzcą zmagań byli uczniowie ze szkoły podstawowej w Swarzewie. Oprócz nagrody głównej wręczono także wyróżnienia indywidualne. Przedstawiciele Swarzewa otrzymali nagrody za najlepszą reżyserię, którą odebrały Katarzyna Białkowska i Maria Wolf. Indywidualnością sceniczną ogłoszono Agatę Bożkę ze Swarzewa, która wcieliła się w rolę córeczki. Najciekawszymi kolędnikami zostały Helena Klebba, Maryja ze Swarzewa oraz Julia Okoń, Maryja z Leśniewa. Najmłodszą uczestniczką przeglądu tym razem była Wiktoria Zieman, dziecko z Werblini. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.
Jasna Gracza.